Witajcie, bracia i siostry. Powiem wam szczerze, że jak zaczęliście się modlić, to mi się przypomniały dawne moje czasy w moim zborze. Jestem pastorem 28 lat. Od samego początku, jak zbór powstał, byłem tam pastorem. I właśnie taki charakter miał ten zbór na początku. Musiałem to aż przyjechać do Jarocina, żeby sobie przypomnieć to. Bardzo wam dziękuję, bo to dla mnie naprawdę głębokie przeżycie. Jak powiedziałem, jestem pastorem 29 lat. Nawróciłem się, mając lat 28. Gdzieś 32 lata jestem osobą wierzącą. Byłem katolikiem. Kiedy się nawróciłem w kościele katolickim, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, po jakimś czasie zostałem jednym z liderów tej wspólnoty. Ktoś, kto mnie znał, nigdy by nie przypuszczał, że ktoś taki jak ja może wystąpić z kościoła rzymskokatolickiego, ponieważ ja nie byłem niedzielnym katolikiem. Praktycznie codziennie byłem w kościele i stoczyłem prawdziwie duchowy bój, wychodząc z tego kościoła. I to nie był tylko bój ze zwierznościami, bo i takie objawiły swoją obecność, ale także z całą tradycją, do której byłem bardzo przywiązany, z całym moim życiem, które było skupione właśnie na tym kościele. W jednym momencie, wychodząc, straciłem wszystkich przyjaciół, wszystkie relacje się urwały, zostałem sam i siedząc, pamiętam, w największym pokoju naszego ówczesnego mieszkania, zapytałem wtedy Boga, no co ja mam robić? I pamiętam, że Bóg mi powiedział wtedy, czytaj słowo, dużo czytaj. No to czytałem. Jak lekarz zaaplikował lekarstwo, to też go przyjmowałem. I nie wiem, jak wyjaśnić to i nie chcę tego wyjaśniać. Po jakimś czasie zaczęli przychodzić do mnie do domu różni ludzie. I w ciągu roku było nas 25. No i trzeba było zbór założyć. To nie był też taki prosty pomysł, żeby zbór założyć, no bo wiecie, wy pewnie wiecie, jak zbór zakładać, a ja nie wiedziałem. I kiedy się zorientowałem, do czego to zmierza, to wiecie, co zrobiłem? Nie wpadlibyście na taki pomysł, na jaki ja wpadłem. Ja po prostu uciekłem z Polski. Uciekłem z Polski, pojechałem do Grecji, przez półtora miesiąca modliłem się w Grecji, żeby Pan Bóg rozpędził to towarzystwo, jeśli to nie jest Jego wolą. Ja kiedy wróciłem, było ich jeszcze więcej. No i w ten sposób, bardzo skrótowo, opisałem wam powstanie zboru. Jak mówiłem, 28 lat jestem pastorem i to, że żyję, to jest cud. Nie wiecie pewnie dlaczego, bo z punktu widzenia pastora to jest tak, że jak zboże cieknie woda, to winny jest pastor. Jak szyba jest rozbita, winny jest pastor. Jak się siostry pokłóciły, kto jest winien? Pastor. Jak zabrakło na opłaty, kto jest winien? Pastor. Lista win pastora jest nieskończona. Nie wiem, jak ja to przeżyłem. Czasami się zastanawiam, śmieję się. Myślę sobie, że to jest największy cud, jaki mnie spotkał w życiu. Jakby mi ręka czy noga odrosła, to nie byłby taki cud. Ale to, że pastor przeżył 28 lat, będąc ciągle pastorem, to jest cud.
I tyle. Cieszę się bardzo, że mnie zaprosiliście. Wybaczcie, że nie mam marynarki, ale wiecie, ja naprawdę nie mogę jej ubrać. Jest tak gorąco, że nie jestem w stanie. Ja jestem raczej taki zimnolubny i no i mam problem teraz. Nie mamy sobie ubicia. Nie, no to pytałem tutaj brata, z którym rozmawiałem, ponieważ byłem pewny zboże i bez marynarki, bez krawata nie wpuścili mnie za kazalnicę. Marynarkę jeszcze miałem, ale krawata nie miałem. No i szukali szybko. Znaleźli. Nie wiem, czy pasował, no ale było dobrze. Więc skoro was to nie przeraża, to mnie nie przeraża, że mogę tutaj stać w krótkich rękawach. Ale jestem tutaj nie dlatego, żebyśmy sobie fajnie porozmawiali, bo to jest miłe tak usiąść, porozmawiać sobie. Szczególnie wtedy, kiedy wiemy, że jesteśmy wierzącymi ludźmi. Ale przyjechałem, aby się z wami podzielić Słowem Bożym. I chciałbym, żebyśmy to Słowo dzisiaj czytali wspólnie. Żeby to Słowo mówiło do nas, czyli do mnie również. I żebyśmy wychodząc z tego miejsca dzisiaj, powiem, to jest moje pragnienie zawsze, kiedy głoszę Słowo, żeby przynajmniej jedna osoba, która przyszła, nie wyszła taka sama, jak przyszła. Bóg ma taką niezwykłą umiejętność. Wiecie, ludzie jej nie mają. Mianowicie potrafi wziąć człowieka takiego, jakim jest i zrobić z niego człowieka takiego, jakim ten człowiek nigdy nie był. Do tego stopnia, że on sam jest zadziwiony, kim jest. Dlatego, że my nie jesteśmy w stanie wymyślić, co to znaczy być chrześcijaninem. Bo gdybyśmy potrafili to zrobić bez Boga, Bóg nie byłby potrzebny na niczego. Ale my nie wiemy, co to znaczy być ludźmi wierzącymi bez Boga. I Bóg takie rzeczy robi z ludźmi. Dzisiaj też o tym będziemy mówili. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków, był tu już wspomniany dzisiaj. I chciałbym przeczytać, a właściwie chciałbym zachęcić, żebyśmy wszyscy przeczytali fragmenty z 4 rozdziału. Wersety od 11 do 13. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Czytamy z listu do Hebrajczyków, tytułem tylko wstępu, króciutko powiem, że list został napisany do nawróconych Żydów. Taką niezwykłą cechą Żydów jest, także tych, którzy są religijni, szczególne podejście do Słowa Bożego. Dla nich Słowo Boże miało wartość i nawet dzisiaj Żydzi religijni też uważają, że Słowo Boże ma wartość. I chociaż, tak to trzeba powiedzieć, nie wierzą, to wierzą, że to Słowo pochodzi od Boga. I czytają je. Kiedyś miałem możliwość być w Izraelu i w hotelu, w którym byłem, była synagoga. Mówię do swojej żony, słuchaj, no nie zwiedziałem, że taka przyjemność mnie spotka, że będę mógł pójść do synagogi i tam się pomodlić. I poszedłem do synagogi. Było pusto, nie było nikogo. Usiadłem sobie w ostatnim rzędzie. Próbuję czytać Biblię. Dziękuję. Próbuję się modlić. I nic nie da się z tego uczynić. Nic. Myślę sobie, co jest. Całe życie myślałem o tym, jakby było dobrze być w synagodze i pomodlić się. A nie mogę się modlić. Nawet nie byłem w stanie czytać Biblii. Otworzyłem ją, zamknąłem. I myślę, Boże, co
Co jest? O co chodzi? Siedziałem dłuższą chwilę i wiecie, co zrozumiałem? Może się to komuś nie spodoba, że tam nie ma Bożego Ducha. Tam nie ma Bożego Ducha. Tam jest religia, ale nie ma Bożego Ducha. Ja się tam dusiłem. Duchowo się dusiłem. Tam nie było wolności Chrystusowej. Tam nie było wolności Słowa Bożego. Tam była religia. Religia. Dzisiaj o tym coś będziemy mówili. Słowo, jak powiedzieliśmy wcześniej, było skierowane do Żydów. A więc ludzi, którzy je znali, którzy je cenili. Część z nich się nawróciła. My często myślimy, że to była niewielka część. Ale czy na pewno? Przecież Kościół w pierwszym wieku, a szczególnie w pierwszych latach swojego istnienia, to był Kościół tylko żydowski. To byli sami Żydzi. Jeżeli na jednym kazaniu nawracało się prawie 5 tysięcy ludzi, na drugim 3 tysiące, to nie była garstka ludzi. To były dziesiątki tysięcy ludzi, które poszły za Chrystusem. I to byli Żydzi. I do nich jest pisany ten list. Do tego typu ludzi jest ten list pisany. W szczególny sposób, bo on oczywiście on do nas również mówi. Ale żeby zrozumieć jego korzenie i kontekst, i pewien klimat, który w nim jest, musimy pamiętać o adresatach. A adresatami są właśnie nawróceni Żydzi. Co było największym problemem Żydów w owym czasie? To była obrzędowość. Oni byli świetni w obrzędowości, w liturgii. Potrafili we wspaniały sposób obchodzić święta. Po dziś dzień to potrafią zrobić świetnie. Ale nie było w tym Ducha Bożego. Bóg wręcz mówił do nich w Starym Testamencie, jak my go nazywamy. Ja nie chcę tych waszych krwawych ofiar. Ja nie chcę tych zwierząt, które zabijacie dla mnie. Ja chcę tylko jednego. Żebyście mnie miłowali. Religia ma to do siebie, że gotowa jest wypełniać wszystkie zakazy i nakazy, ale serce pozostawia dla siebie. Jest wielu ludzi, którzy dzisiaj wypełniają nakazy i zakazy religijne, ale nie mają żadnej miłości do Boga. I nawet im do głowy nie przyjdzie, żeby tę miłość posiąść. Oni chcą sami decydować o swoim życiu, a jednocześnie uprawiają taką czy inną religię, żeby było jasne, także protestancką, szeroko pojętą. I wiecie, co ci ludzie często mówią? Pewnie macie takie rozmowy. Jak się z nimi uczciwie porozmawia, to oni mówią, że oni nie mają pokoju. Często są nieszczęśliwi. Ich życie się często sypie, małżeństwa się sypią, rodziny się sypią. Ci ludzie często popadają w jakieś słabości typu alkohol, narkotyki. I nie bardzo wiedzą, jak z tego wszystkiego wybrnąć. Nie mówię o ludziach niereligijnych. Mówię o ludziach, którzy wyznają jakąś religię. A nas najbardziej interesuje ta grupa ludzi, którzy mówią, że oni są chrześcijanami. Żyjemy w kraju, w którym jest ponoć 96%. 50% małżeństw się rozchodzi. 3 miliony ludzi uzależnionych od alkoholu, 1 milion uzależnionych od narkotyków. To się nie da w żaden sposób policzyć. Jeśli byśmy przyjęli, że jest nas 40 milionów, to 4%. To jest zaledwie 1 600 000. Czy to wszystko oni? Nie. Dlatego, że wielu ludzi uprawia religię, ale nie zna Boga. Nie mają czegoś,
o czym dzisiaj czytaliśmy na początku, nie mają odpocznienia. Nie odpoczywają w Bogu. Jezus powiedział kiedyś niezwykłą rzecz. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak świat daje, ale ja wam go daję. Jaki pokój daje świat? Żaden. Świat nie może niczego zagwarantować. Nie może mi zagwarantować pracy, nie może mi zagwarantować czasu pokoju bez wojny, nie może mi zagwarantować zdrowia, niczego nie może mi zagwarantować. Owszem, próbuję coś gwarantować, ale wielu z nas doświadczyło w swoim życiu, jak się to wszystko rozsypało jak domek z kart. Czy to brakuje zdrowia, czy to z rodziną kłopoty, czy też może nas to nie dotyczy bezpośrednio, ale już na Ukrainie, w Jugosławii mnóstwo ludzi zginęło w wojnie. Już nie mówię o innych miejscach na świecie, bo ciągle mamy to na ekranach telewizorów. A Jezus mówi, takiego pokoju ja wam nie daję. Taki to świat daje. Ja wam daję swój pokój. Czy Jezus był człowiekiem pokoju? To jest niezwykłe pytanie. Nie mamy czasu o tym dzisiaj mówić, bo nie o tym chcę mówić, ale kiedy patrzymy na Jezusa na krzyżu, który nie panikuje, nie skarży się, nie przeklina nikogo, ale który mówi w pewnym momencie, wykonało się. Który mówi w pewnym momencie, Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Czy to nie był człowiek pokoju? Tak, on był księciem pokoju, ale był człowiekiem pokoju, bo Jezus był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem jednocześnie. A więc Jezus daje nam coś, co sam miał. A to miał od Boga, od swojego Ojca. Jak jest w naszym życiu? Czy mamy pokój? Wobec różnych trudności, problemów, różnych sytuacji, z którymi się spotykamy, niemal każdego dnia, czy mamy pokój? Czy kiedy gromadzimy się jako Kościół, kiedy widzimy siebie nawzajem, czy patrząc sobie wzajemnie w oczy, mamy pokój? Czy podając sobie dłoń, mamy pokój? Czy zapraszając siebie wzajemnie do domów, mamy pokój? Jeśli go nie mamy, coś przeoczyliśmy w naszym życiu. Albo coś zgubiliśmy. Jeśli jestem zwalniany z pracy, czy panikuję, czy mam pokój? Jeśli dowiaduję się o chorobie, czy panikuję, czy mam pokój? Znam bardzo wielu chrześcijan, którzy potrafili pięknie mówić o wielkości Boga, o chwale Bożej. Ale kiedy ktoś z ich rodziny zachorował, to pierwszą rzecz, którą zrobili, chwycili za telefon i do lekarza. Czy Biblia nie mówi, że my mamy swojego lekarza? Ja nie chcę powiedzieć, że nie wolno chodzić do lekarza. Wiecie, takiego biankitlu. Nie chcę powiedzieć, że to jest zabronione, to nie o tym mówimy. Ale to znaczy, że tacy ludzie przede wszystkim się przerazili. I zamiast przyjść do swojego lekarza, najpierw poszli pozałatwiać sprawy. Nie mają pokoju. A Żydzi? Do nich jest pisany ten list. Był kiedyś pisany ten list. Zaczyna się od słów starajmy się usilnie wejść do owego odpocznienia. Słowo odpocznienie użyte w tym fragmencie to znane nam pewnie słowo szabatowanie. Czyli starajmy się usilnie wejść do szabatu, aby nikt nie upadł. Idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa, z tego tekstu wynika jasno, że jeżeli ktoś nie ma pokoju Bożego, to znaczy, że jest
nieposłuszny Bogu. Z czego się wzięło to wezwanie? Z prostej rzeczy, wcześniej można to przeczytać. Izraelici wyszli z Egiptu. W cudowny sposób byli wyprowadzeni z Egiptu. Wody Morza Czerwonego się rozstąpiły. Przeszli bezpiecznie o drugą stronę. Słup ognia w nocy, obłok w ciągu dnia był na czele, kiedy oni szli. Mieli 2 tygodnie, aby przejść z brzegu Morza Czerwonego do Izraela, do Ziemi Obiecanej. I nie przeszli. 40 lat szli. A po to szli, żeby wszyscy tam na tej pustyni umarli. Tylko Kaleb i Jozue weszli do odpoczynienia Bożego. A nie weszli? Bo nie uwierzyli Bogu. Wielu ludzi mówi tak, gdybym widział, no to bym uwierzył. A oni nie widzieli? Nie widzieli słupa ognia w nocy? Nie widzieli obłoku w ciągu dnia? Nie widzieli, jak się rozstąpiły wody Morza Czerwonego? Każdy z nas przez taki tunel przechodziłby z zapartym tchem, nie wiedząc, o co chodzi. A i tak nie uwierzyli Bogu. I nie weszli do odpoczynienia. Bardzo wielu ludzi dzisiaj, kiedy żyje z Bogiem na co dzień, nie ma odpoczynienia. Uściśle, oni mówią, że żyją z Bogiem na co dzień. Nie ma odpoczynienia. Często kłótnie, nerwy, problemy na łonie rodziny, na łonie kościoła. Nie ma pokoju, bo nie wierzymy swojemu Bogu, bo nie ufamy swojemu Bogu. Ale Biblia mówi nam coś ważnego. Starajcie się usilnie. A więc jest możliwość. Jest taka możliwość. Ona nie została zamknięta. Tym bardziej, że wcześniej czytamy w 7 wersecie: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. A więc jest możliwość, aby dzisiaj słyszeć Boży głos, który prowadzi nas do odpocznienia w Chrystusie. I następny werset, ten 12, który jest tak często przywoływany przez wielu ludzi wierzących, jako taki niezwykle ważny, mówi nam, jaki jest środek, którego należy użyć, aby wejść do Bożego odpocznienia. Słowo Boże. To Słowo Boże prowadzi człowieka do odpocznienia. Oj, to jest szeroki temat. Słowo Boże. Na początku było Słowo. To Ewangelia Jana. O kim mowa? O Chrystusie. Ono na początku było u Boga. Przez nie wszystko powstało, co powstało. A bez niego nic nie powstało. Słowo Boże ma moc. Niezwykłą moc. Kiedy Bóg mówi, to się dzieje. To się naprawdę dzieje. I ten 12 werset listu Hebrajczyków mówi nam, że Słowo jest żywe, czyli jest pełne życia, ma potencjał życia, można powiedzieć, i jest skuteczne. Skuteczne. Zawsze szukamy rzeczy skutecznych. Do wszystkiego. Skuteczność decyduje o tym, czy czegoś używamy, czy nie. Mogą być rzeczy ładniej opakowane, ładniej wyglądające, ale jeżeli nie są skuteczne, nie używamy ich. Używamy tego, co skuteczne. Słowo Boże jest skuteczne. Ale w czym jest skuteczne? No i ciekaw jestem, czy kiedyś patrzyliście na ten fragment w ten sposób. Co jest napisane? Jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha,
stawów i szpiku. Jest zdolny sądzić zamiary i myśli serca. O czym autor listu pisze? Słowo życia prowadzi do śmierci. Słowo życia prowadzi do śmierci. Spróbujmy rozdzielić stawy od szpiku. Nie wiem, czy ktoś z Was pracuje w medycznych zawodach, bo wtedy wie więcej, ale jeśli się chcemy dobrać do stawów, to musimy rozczłonkować człowieka. On musi umrzeć. A jeśli się chcemy dobrać do szpiku, to nie tylko musimy go rozczłonkować, musimy jeszcze jego kości pociąć, żeby dostać się do szpiku, do tego, co jest w kościach, w środku. Słowo Boże ma taką moc, że dostaje się właśnie tam, gdzie nie da się dostać. I co prowadzi najpierw? Do czego prowadzi najpierw? Do śmierci. Żeby człowiek mógł zmartwychwstać, musi umrzeć. Największym problemem wielu ludzi jest to, że oni nie chcą umrzeć. Ten stary człowiek nie chce umrzeć. Nie chce odejść. Trzyma się życia ze wszystkich sił. Pastorze, ja podwójną dziesięcinę zapłacę, tylko niech mi pastor da spokój już. Ale mądry pastor powie, ja nie potrzebuję podwójna, ani potrójna, ani poczwórnej twojej dziesięciny. Bo jeśli ty nie posłuchasz słowa, które Bóg do ciebie mówi, to ty umrzesz. Nic ci nie uratuje. Ale ja będę w każdą niedzielę przychodził. A jeszcze w każdym środkowym, nie wiem, środę macie, czy kiedy tam nabożeństwa. W ogóle zawsze będę w zborze. Tylko niech mi ten pastor da spokój już z tym Słowem Bożym. Ja już nie mogę spać. Ja już nie mogę myśleć. Boję się, że umrę. Ale ty musisz umrzeć. Żeby stać się nowym człowiekiem, musisz umrzeć. Nie da się tego zrobić za namową innego człowieka. Nie da się tego zrobić dlatego, że gdzieś przeżyjemy jakieś nadzwyczajne rzeczy na jakimś zgromadzeniu. To są emocje, one za chwilę mijają. Tylko Słowo Boże, które przyjmujemy, jest jak skalpel chirurgiczny, który rozdziela wszystko w naszym ciele i pokazuje nam wyraźnie, to jest grzech, to jest grzech, to jest grzech. To musi zostać uśmiercone. Ale Słowo Boże jeszcze o jednej rzeczy, tutaj jest powiedziane, ma wiele do powiedzenia. Ono potrafi rozdzielić duszę od ducha. Bardzo wielu ludzi nie rozróżnia pomiędzy duszą a duchem. Ani duszy nie widać, ani ducha nie widać. Ale dusza i duch są wymienione osobno. Co jest we mnie duszą, a co jest we mnie duchem? Skąd mam wiedzieć? To mówi Słowo Boże. Co ono robi? Jest powiedziane, że ono zdolne jest osądzać zamiary i myśli serca. To serce, umownie, to jest nasz wewnętrzny człowiek. To jest dusza. To jest to, co sprawia, że myślimy, że działamy, że podejmujemy decyzje. A duch? Wielu ludzi nie uświadamia sobie w ogóle, że ma ducha. A duch to jest ten element, który Bóg włożył do naszego istnienia, do naszego jestestwa, który jest Jego świadectwem, że jesteśmy Bożym stworzeniem. Często te dwa elementy się mieszają i nie wiemy już, czy Bóg do nas mówi, czy my mówimy, czy to Bóg tak nam każe myśleć, czy my tak myślimy, czy to Bóg chce, abyśmy taką decyzję podjęli, czy też ja podejmuję taką decyzję. Ale kiedy przychodzi Słowo Boże,
to ona mówi tak: zbadaj swoje zamiary. Przyjrzyj się, czego ty chcesz tak naprawdę. Możesz przyjść do zgromadzenia i możesz mówić piękne słowa. Możesz się pięknie uśmiechać, twoje maski mogą być najładniejsze, ale ja wiem, mówi Bóg, ja wiem, jaki jesteś naprawdę. I ty wiesz, jaki jesteś naprawdę. I jeśli podejmujesz decyzję, to wiesz, że to jest twoja decyzja. Lub też wiesz, że robisz coś, czego ja chcę. Każdy z nas to wie. Jeśli tylko spojrzy do Bożego Słowa, to wie. Tego się nie da nauczyć od drugiego człowieka. Zawsze znajdę argument przeciwko temu, co do mnie mówi drugi człowiek. Bo nie chcę umrzeć. Ale kiedy Słowo Boże do mnie mówi, nie mam argumentów. Mogę tylko się zbuntować. Mogę tylko być nieposłuszny i tak jak mówi Słowo Boże, nie wejdę do odpocznienia. Nie będę odpoczywał w Bogu. Będę się męczył całe życie. Znam wielu ludzi, naprawdę wielu mogę powiedzieć, którzy żyją z Bogiem 30-40 lat. No, z natury rzeczy nie są to ludzie młodzi. I z tej grupy ludzi spora część to są ludzie, z którymi trudno wytrzymać. Oni chodzą do kościoła. Oni się nawet pięknie modlą. Czasami nawet coś powiedzą z Boże. Ale z roku na rok jest z nimi coraz trudniej. Wychodzi z nich gorycz, wychodzi z nich złość. Są świadomi, że stracili kawał życia. I wiedzą, dlaczego stracili. Dlatego, że nie chcieli być posłuszni Bogu. I dlatego tak trudno im jest teraz, kiedy patrzą na ludzi, którzy dopiero co się nawrócili, mówią wspaniałe świadectwa, są gorący dla Pana. I już mi się zdarzyło, że przychodziły takie osoby do mnie, mówią: pastorze, przyszedł on dopiero pół roku, jest rok z Boże, co on mi będzie uczył? Ja mówię: drogi bracie, a co ty przez te 40 lat zrobiłeś z Boże? Ilu ludzi pocieszyłeś? Ilu ludzi nosiłeś na rękach, kiedy potrzebowali pomocy? Ile ognia było w twoim życiu, tak że zapaliły się ludzkie serca dla Pana? I smutek jest jeszcze większy wtedy. Patrząc na ludzi, którzy się nawrócili, widzimy, co straciliśmy. Muszę wam powiedzieć, że to jest coś, co mnie najbardziej w życiu przeraża. Nie chciałbym kiedyś, siedząc z Boże, zobaczyć człowieka gorącego dla Boga i uświadomić sobie, że zmarnowałem swoje życie. Nie chciałbym nigdy czegoś takiego przeżyć. Jeśli miałbym kiedykolwiek powiedzieć: Boże, jak on to ma, a ja tego nie mam, to wolałbym nie żyć. Wolałbym stracić życie teraz, kiedy jeszcze to, co Bóg mi daje, mam. Słowo Boże, kiedy przychodzi do życia człowieka, wywołuje często bunt. Dlaczego dzisiaj w Kościele jest tak wiele wynalazków, jak byśmy to nazwali? Znam pastorów, którzy przychodzą do mnie i mówią: bracie, tu mam objawienie nad Biblią. No, mówię: ja nie widzę. Może mi pokażesz, bo ja nie widzę. No właśnie, to trzeba mieć taką specjalną wiarę. Inni mówią: jest obok Biblii. Nie jestem złośliwy, to jest prawda, tak mówią. A czy nie wystarczy to, co jest w Biblii? No nie wystarcza. A dlatego, że to, co w Biblii, z ich punktu widzenia niesie śmierć.
Śmierć dla ludzkich zamiarów, śmierć dla ludzkich pomysłów, śmierć dla wprowadzenia świata do Kościoła. Śmierć, śmierć, śmierć dla tego, co i tak musi umrzeć. A Bóg chce dać to, co pochodzi z nieba, co jest wieczne i nie podlega śmierci. Przechodzimy ze śmierci do życia. Co można zrobić wierzącym ludziom, którzy całkowicie poddali siebie Chrystusowi? Zabrać im? Ale co zabrać? Że oni się będą z tego śmiali. Przecież i to tak nie jest moje. Ty Boga okradasz. Ty się bój, bo Bóg z tobą zrobi porządek. Zabić? Bo jak się Bóg pozwoli. Pamiętacie Szadracha, Meszacha, Abednego? Jak nie, to pójdziecie do pieca. Jak Bóg ci pozwoli, żebyś nas zabił? Ale nie ukłonimy się Tobie, nie pokłonimy się Tobie. Gdyby Kościół tak żył, to wiecie, w Bielsku byłyby zbory, które liczą po 10 tysięcy ludzi, a u was byłby taki, co by liczył 1000 ludzi. Gdyby ludzie tak żyli. Ale my tak nie żyjemy. Czy nie wolno nam? Czy ktoś nam zabrania? Nie, Biblia mówi, jeżeli tylko się będziemy starali, usilnie starali, usilnie się staramy na przykład wtedy, kiedy chcemy, jak ktoś budował dom, to wie, że się usilnie stara, nieprzespane noce. Czasami chodzimy z zapałkami, bo już nie wiemy, jak się nazywamy, tyle pracujemy, żeby dom zbudować. Usilnie się staramy. Albo mamy inny cel, chcemy kupić samochód, taki samochód, którego sąsiedzi nie mają. Usilnie się staramy, wszystko zrobimy. Drodzy bracia i siostry, czy tak kiedykolwiek staraliśmy się, jeśli chodzi o Kościół, jeśli chodzi o Boga? Czy nie przespaliśmy nocy? Nie pojechaliśmy na wczasy? A przekazaliśmy fundusze, żeby zborowi było lepiej, żeby siostrze było lepiej, bratu było lepiej, żeby się gromadzić w miejscu, do którego ludzie z radością przychodzą? Nie. Bardzo rzadko się zdarzają tacy ludzie. Nie chciałbym, żebyście odebrali, że przyjeżdża człowiek i oskarża was. Ja niczego, ja nikogo nie oskarżam. Ja to mówię tak samo pod swoim adresem. Jeśli ktoś kiedyś miał okazję słuchać moich kazań, czy oglądać je, bo ostatnim czasem może je też oglądać, to byli tacy ludzie, którzy mówili, że pastor mówi ciągle do niewierzących ludzi chyba. Nie, to są do mojego zboru kazania. Ja nie wiem, czy oni wierzą, czy nie. Ponieważ po owocach się poznaje, nie po tym, co mówią. Myślicie, że mnie lubią z tego powodu? Nie. Nie lubię mnie z tego powodu. A myślicie, że ja się tym przejmuję? Nie. Bo Bóg nie będzie mi rozliczał z tego, czy ktoś mnie lubił, czy nie. Ale z tego, czy głosiłem Słowo Boże, czy nie. Słowo Boże jest tylko wtedy skuteczne, jeśli jest głoszone. Jeśli jest czytane. Jeśli jest podawane do wierzenia. Jeśli zamkniemy Słowo Boże, położymy je na półce, ono nie ma żadnej mocy. Nikogo nie zmieni. Niczego nie zmieni. Kiedy Izraelici stanęli na drugim brzegu Morza Czerwonego, to co, czekali, aż ich aniołowie przeniosą na drugą stronę? Taką mieli zapowiedź? Nie, Bóg powiedział, idźcie. Idźcie i wchodźcie do ziemi obiecanej. Bierzcie ją w posiadanie. A więc musieli wykonać pewien krok wiary. Musieli pewien wysiłek włożyć. Kiedyś miałem okazję, moją żonę zabrałem na pustynię. Jak jedziemy, jedziemy. I ona tak się rozgląda i widziałem, że coś ją męczy. Mówię, o co chodzi? Mówię,
Ona mówi tak, powiedz mi, czy to jest ta pustynia, po której szli Izraelici? No mówię, no nawet dokładnie ta. To ja się nie dziwię, że oni narzekali. Ja się też nie dziwię, że im było trudno. To nie jest tak miło chodzić po pustyni. Ale to było tylko 2 tygodnie. A później mieli gotowe domy. Mieli zasiane pola. Mieli winnice, które były już przygotowane. Drzewa figowe. Właściwie wszystko, czego człowiek potrzebuje do życia. Ale nie wierzyli, że tam wejdą. Jak wielu ludzi dzisiaj rozpoczyna swoją drogę z Panem, są tak gorący, ja pamiętam z czasów, kiedy ja się nawracałem, całe grono było nas takich wariatów. Najsmutniejsze jest to, że wielu, wielu z nich dzisiaj jest w świecie. Niektórzy już nawet nie żyją. Nie umarli jako ludzie wierzący. Nie uwierzyli. Nie uwierzyli, że Słowo Boże mówi prawdę. Nie uwierzyli, że Słowo Boże zapowiada rzeczy niezwykłe w życiu człowieka. Nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Jest taki fragment w Ewangelii Jana. Przeczytajmy go. On jest smutny, ale jednocześnie jest, po przeczytaniu tego jest śmieszny. Każdy bowiem, kto źle czyni. To jest Jan 3, 20-21. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Nie zbliża się do światłości, żeby nie ujawniono jego uczynków. A co Słowo Boże mówi? Nie ma stworzenia, które by się mogło przed nim ukryć. Bracia i siostry, jacy jesteśmy często naiwni. Jak nam się wydaje, że możemy ukryć gdzieś głęboko rzeczy, których nie chcielibyśmy ujawnić. Jak często ukrywamy na dnie własnego serca niechęć do pewnych ludzi, także do ludzi wierzących. Jakże często pragniemy, żeby nie wydało się, że plotkujemy. Żeby nikt nie wiedział, że ja nie daję dziesięciny. Żeby nikt nie wiedział, jak ja żyję z mężem, a mąż ze mną. Jeśli ktokolwiek takie rzeczy ujawni, uważamy, że to jest wróg. Słowo Boże mówi, nie możesz się ukryć. Nie ma możliwości, żebyś się ukrył. Wszystko wyjdzie na jaw. Bóg nie jest Bogiem, który chce nas ośmieszać. Bóg nie jest Bogiem, który jest naszym wrogiem. Bóg jest Bogiem, który chce nas ratować. Dlatego wyciąga nas z ciemności, abyśmy mogli żyć w światłości. Słowo Boże pomaga nam wyjść z ciemności. Wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że nie możemy nic ukryć. Tak, przed bratem, siostrą ukryjemy, ale przed nim nie ukryjemy. Więc czym prędzej biegniemy do światłości, wyznając swoje grzechy. Pierwszy list Jana, 9, 1 rozdział, 9 werset. I otrzymujemy przebaczenie. I odzyskujemy pokój. Możemy z braćmi, siostrami, z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami żyć w pokoju. Absolutnym pokoju. Szczęśliwi. Syci życia. Byleby tylko Słowo Boże miało do nas dostęp. Wszystko przed Słowem Bożym jest obnażone,
wszystko odsłonięte, a oczy tego, który jest właścicielem słowa, czekają, abyśmy zdali sprawę ze wszystkiego. Drodzy bracia i siostry, może oczekiwaliście, że coś miłego wam powiem, a ja wam powiedziałem coś najbardziej miłego, co mogłem. Coś najbardziej radosnego, co mogłem powiedzieć. Moi kochani, jeżeli mamy problem, nie musimy z nim żyć. Jeżeli mamy problem, nie musimy z nim chodzić. Jeżeli mamy problem, który nas przygniata, nie musimy go nosić. Jeżeli nie potrafimy sobie z tym problemem poradzić, to jest ktoś, kto z tym problemem sobie poradzi. To jest Jezus Chrystus. Za każdy nasz problem został przybity do krzyża. Za każdą naszą słabość został przybity do krzyża. Za każdą naszą niemoc został przybity do krzyża. Za każdy nasz grzech został przybity do krzyża. Nie muszę tak żyć, jak żyję. Nie muszę siedzieć na pustyni i narzekać, że nie ma wody, że sucho, że brak ładnych widoków, że wszędzie, gdzie spojrzę, tylko skały, skały i skały. Tak, tak jest na pustyni. Tak prywatnie wam powiem, bardzo mi się tam podobało, ale nie chciałbym tam żyć. Pustynia nie jest miejscem, na które prowadzi nas Bóg. Ale pustynia jest konieczna do tego, aby wyszło na jaw, kim jesteśmy. W ten sposób Bóg poddaje nas próbie. Nie, żeby nie wiedział, kim jesteśmy. Bo On wie. Ale my często nie wiemy. My często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nosimy w swoim wnętrzu. My czasami jesteśmy przerażeni, jak widzimy, co z nas wychodzi. Mówimy, Boże, ja nie wiedziałem, że to tam jest. Ale dzięki Niemu wiemy, że to jest. Bo Słowo Boże wyciąga wszystko na wierzch. I możemy to oglądać. Możemy się wstydzić, tak. Może nam być z tym źle. Ale wiemy, że Bóg to zrobi po to, żeby nas uwolnić. Bóg chce, żeby stary człowiek umarł. A żeby pojawił się nowy człowiek. Żeby przyszedł nowy człowiek, który jest od Niego tak naprawdę i tylko od Niego. Czy wychodząc dzisiaj z tego miejsca, zastanowimy się, pomyślimy trochę, czy podejmiemy jakąś mądrą decyzję, która sprawi, że zmieni się nasze życie. Nie ze względu na to, że ktoś przyjechał tutaj kilkaset kilometrów. Ja tu jestem nieistotny. To Słowo Boże jest ważne. I ono do nas mówi, ono nas zachęca.